Cześć, witam was bardzo serdecznie, kochani. Z tej strony znowu Ryoko, a dzisiaj zajmiemy się treningiem, który jest bardzo istotną rzeczą w Counter-Strike'u. Ale zanim do tego zaczniemy, jak mi się będzie ładować już mapa? Nie wiem, czy tu ją mam. Nie, muszę wejść i ją zasubskrybować. Gdzie tu był warsztat? Tutaj, dobra. Jeszcze chciałbym odpowiedzieć na komentarz, który pojawił się ostatnio. Jeżeli chodzi o rangi w Counter-Strike'u, to dla mnie tak naprawdę ranga nie gra, ponieważ no, ostatnio grałem właśnie taki mecz, że z kolegami mieliśmy utworzone lobby i zaprosiliśmy kolegę, który ma właśnie globala. Były dwa MG, jeszcze był MG2 i jeszcze byłem ja z Goldem 2, więc graliśmy na ludzi i nie widzieliśmy, jakie mają rangi. Okazało się, że tam były same szeryfy i lemy, a mecz zremisowaliśmy. Więc tak naprawdę mówię, ranga nie gra. Teraz szukam tej mapy. Kurczę, gdzie ona była? Tu jest tyle map. A ja szukam tej jednej, może ją wpiszę. Nie umiem jej znaleźć. Może tu gdzieś będzie. Kurczę, tu też jej nie ma. Zaraz, zaraz ją ogarniemy. Dobra, tu znalazłem jedną. Już daliśmy suba. Ale szukam tej jednej, która jest dobra. Taka na treningi właśnie, jeżeli chodzi o aima. Trening aim. Tylko nie umiem jej tutaj znaleźć. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa, ale dobrze. Może ta jedna nam wystarczy. O, już mamy. Uruchomimy ten serwer. Dowolny tryb. I niech się nam mapa ładuje. Starajcie się strzelać zawsze headshoty, bo wtedy wasza pamięć mięśniowa już sobie po prostu zapamiętuje mniej więcej, gdzie może znajdować się, na jakiej wysokości głowa przeciwnika, i wtedy już będziecie strzelać to z pamięci. No, to jest jedna z najistotniejszych rzeczy właśnie w grze. Starajcie się ogólnie strzelać te headshoty, bo praktycznie za każdym razem headshot, nieważne z jakiej broni, powoduje pokonanie przeciwnika. Odsunę sobie ten mikrofon jeszcze. O, tak może będzie lepiej. No, to, że ją pobrałem przed chwilą, to troszkę dłużej nam się tutaj ładuje. Dobra, ja sobie wejdę do... Aha, ja mam przejść do terrorystów. Dobra, tutaj nie mam nic. Kurde, nie pamiętam komend, ale dobra, tylko headshoty. O, kurde, czemu oni tak skaczą? O, ale teraz nie chodzą. Kurde, co by tutaj? Aha, to są jakieś beczki. To w sumie nie wiem, co to jest. Ale przez to też można strzelać, ale. Kurde, tylko tak, żeby biegali. No ej, może nie same headshoty, ale żeby nie skakali. O. Dawno tak. Czemu oni nie biegają? Halo. Dobra, skrzynie niech będą, ale.
Kurde, po pracy nie umiem strzelać w ogóle, ale o co tu chodzi? Czemu oni? A, dobra. To jest coś takiego, tak? Najpierw ogarnę tą mapę. Dobra, już mniej więcej biegają. O kurde, ale zraczyłem teraz. Tylko czemu oni stoją w miejscu? Czemu oni stoją w miejscu? Powie mi to ktoś? Co tu się robi? Dobra, damy to. To. O. Czyli przez to też się da trafić. Możecie kombinować właśnie z mapami, jak wy chcecie. Czemu oni nie chodzą? O, tutaj mam tą memkę moją. No i zniknęła. I to mnie właśnie zastanawia, czemu oni nie chodzą. Ale do nieruchomych celów też możecie sobie postrzelać zawsze. Zawsze to jakaś frajda. Zapamiętacie mniej więcej, gdzie wasz celownik się znajduje. Dlatego akurat nie headshotem zabiłem. Możecie z kolegami grać zawsze też jeden na jeden. Nie tylko trenować właśnie aima, ale na przykład są mapy do pre-fire'u. Też są bardzo dobre. Polecam. Jeżeli chodzi ogólnie o trening, to trenujcie też z kolegami, nie tylko solo. Możecie grać tam jeden na jeden. Są jakieś mapy, gdzie jest na przykład 50 aren. Tam też możecie ze znajomymi grać, jak wam się chce. 2 na 1. O, kliknęło mi się coś. No ale ogólnie takiego aima też sobie warto czasem poćwiczyć, chociaż tak 15, 20 do pół godziny dziennie. Wtedy, no wiadomo, leżeć. Jeżeli będziecie trenować sobie na przykład, dajmy na to pół godziny dziennie, wiadomo, od razu po pół godzinie nie zobaczycie efektów, ale jak tak już z miesiąc po pół godziny, to na pewno będziecie widzieć wyniki właśnie tego, co osiągnęliście przy treningach właśnie. I się zastanawiam, czemu oni stoją w miejscu. Niektórzy sobie biegają, reszta stoi w miejscu. Może usuniemy to. O. I to. Jak widzicie, no nie zawsze się uda trafić w głowę. Ale jakiś trening jest mniej więcej. Możecie opanować też recoila. Właśnie mapy na temat recoila też są i też bardzo je polecam. Możecie sobie po prostu pościągać właśnie z warsztatu Steam i na pewno przy takich treningach będziecie mieli lepszy movement, lepszego aima w łapie i będziecie bardziej kontrolować mapę, tak? Będziecie wygrywać więcej meczy na pewno, bo nie oszukujmy, na pewno są mecze, gdzie przegrywamy właśnie klacze, na przykład 1 na 3, 1 na 2 albo 1 na 1, czasem nawet 5 na 1 i nie wiemy, co w takiej sytuacji zrobić, bo jesteśmy jeszcze niedoświadczonymi graczami. A takie treningi właśnie powodują, że w takich sytuacjach stajemy się o wiele lepsi, mamy większe
Mamy większą wiedzę na temat gry i możemy ją wykorzystać właśnie w danym momencie. Tam nic nie ma, ej. I w sumie chciałem wam tylko tyle powiedzieć, że treningi są ważne w CS-ie. Niektórzy na przykład jak sobie robią przerwę od CS-a, no warto, żeby na przykład poświęcili tą godzinkę na deathmatche, na jakiś trening właśnie, a nie po prostu, żeby no, rzucali się na głęboką wodę i weszli od razu na MMA. Tak, żeby sobie utrwalili po prostu i przypomnieli sobie, jak się strzelało, bo czasem sam naprawdę powiem wam, że wracam po przerwie i po prostu nie umiem nikogo ustrzelić, tak? I to jest, kurde, no, niefajne. Niefajne. Przegrywamy mecz, bo ja na przykład nie umiem kogoś zabić. Możecie trenować z dowolnych broni. Nie tylko właśnie z danej broni, ale tak zagrajcie sobie czasem pistoletówkę z jakąś na jakiejś mapce. Później zagrajcie takiego fulla na mapce treningowej i zobaczycie, że to wam przyniesie jakieś rezultaty w meczach. Kurde, znowu nie trafiłem. A jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że planuję zrobić opening z tych skrzyń, co mam na Steamie, na moim głównym koncie, na moim mainie. Ale to dopiero jak uzbieram no większy fundusz, bo na razie nie jestem w stanie. I tym akcentem chciałem właśnie zakończyć ten odcinek, ponieważ nie jestem w stanie prowadzić dłuższego, bo zupełnie nie przygotowałem się na ten filmik. Wczoraj wróciłem dość późno do domu, zrobiłem live'a i poszedłem spać i do dzisiaj mnie głowa boli po tej imprezie. I obiecuję, że w następny tydzień przygotuję coś konkretnego, ale to już zbliża się koniec serii właśnie poradników do Counter-Strike'a. Chcę wbić do następnego poniedziałku właśnie tego Silvera 1 i zrobić już taki pierwszy taki meczyk, żeby pokazać to, czego się nauczyliśmy już w meczu, gdzie zagram na koncie z Silverem 1 i będę grał i ciągnął tą serię, dopóki nie wbiję właśnie Silvera 2 i wtedy będę chciał ją zakończyć. Więc na razie to tyle z mojej strony. Przepraszam właśnie, że tak wyszedł ten odcinek, a nie inaczej, ale uwierzcie mi, że naprawdę nie byłem w stanie. Jeszcze jestem po pracy, jestem bardziej zmęczony i zaraz chyba idę spać w sumie. Jutro będę siedział do 18 w pracy, więc muszę mieć jakąś energię, żeby przetrwać ten dzień. W środę to samo, więc 2 dni będą ciężkie, ale postaram się ogarnąć, wbić jeszcze na szybko tego Silvera 1 i w sumie to na tyle, więc żegnam się z wami i do następnego odcinka. Trzymajcie się serdecznie, kochani. Cześć!